Admiros, gdzie jesteś? Bo nie widzę. Na a, tutaj, dobra. Cześć. Zobacz, jesteś ubrany i masz nowe przedmioty. Właśnie zdziwiłem się, jakby coś jest nie tak. Mówię, będę być rozebrany, a nagle wszystko mam nie. full. Nie, Admiros tutaj leżał, tutaj, w tym miejscu, widzowie, i ja go ubrałem. Masz jedzenie chyba, powinieneś mieć jedzenie, prawda? Jedzenie, wszystko mam, no, co jest. Cały komplet, może nie są to najlepsze narzędzia, ale odciągnąłem się troszeczkę od mojego mini uzależnienia od Lost Arka, w którego napierdzielam cały praktycznie czas. I pograłem w końcu w Arka te, nie wiem, z 5-6 godzin i to jest właśnie efekt, który tutaj jest, czyli Admiros jest napojony, napity i ubrany i są nowe Admiros stworzenia. Zapraszam ciebie tutaj. O, idę zobaczyć. I zobacz, to są ogrodzenia do... Inaczej, potrzebne te tutaj dwa stworzenia, czyli te dwa Razortufy i dwa Shieldhorny, czy tam Orny i dwa Żółwie, są wszystkie potrzebne po to, żeby... One stworzyły jajka i te jajka użyjemy, chodź tutaj na sekundę. Żeby zrobić dobrą jajeczniczkę. Tak, dokładnie, w sumie trochę jajecznicę, no tak jakby jajecznicę też trzeba zrobić. Sorry? Nic się nie stało. Paliłem ogień przez przypadek. Żeby później stworzyć po prostu mytoskibl, żeby oswoić smoka. I tak naprawdę jesteśmy już na końcówce tego, no i teraz wystarczy zostawić serwer na x godzin i dzięki temu będziemy już mieli wszystko potrzebne, żeby stworzyć to żarcie. Zobaczcie, widzowie, tutaj mam tą potrawkę zrobioną i ona jest właśnie na to najlepsze żarcie. Więc Admiros, powoli zbliżamy się do końca. Nie. Wiadomo, jest nie. jeszcze dużo rzeczy do okay, zrobienia. Dobra, już się bałem. No, ale nie, no długo ta seria bardzo trwa, więc ja ostatnio mówiłem, co tam jeszcze jest do zrobienia, więc jeszcze jest parę rzeczy. O, i zobacz, jaki Admiros, piękny pingwinek. Widzisz ładny, tego pingwinka? Nazywa się Kot Flotar na Kinguin. 5% oczywiście wszystkiej gry taniej. Polecam wziąć udział w giveawayu, który aktualnie trwa i można tam wygrać dwie gierki po 250 zł. I moim zdaniem nie wzięcie udziału w tym giveawayu to jest głupota. Prawda, Admiros? Tak. Ale ładnie wygląda. Dacie razem. Nie, to może ja się zesrałem, albo ty się zesrałeś, wiesz? Albo on? Nie, to on. A, okay, dobra. Już zebrałem, posprzątane. O, dobra, no to super, że posprzątaj. Słuchaj, jako że ostatnio mówiłeś na odcinku o tym, że nie latamy, wiesz, latamy tylko orzełkami, no, to w ekwipunku powinieneś mieć orła, prawda? Otwórz sobie no mam, ekwipunek. Ale faktycznie, co, no, jest okej. Wszystko przygotowane. Wybierz sobie jedną wywernę, albo masz elektryczną, albo trującą. Biorę tam różową. Okej, okay, dobra. To ja wezmę a chciałeś tą, to mogę ci ją nie, oddać. Nie, nie, właśnie dobrze. Ja się cieszę, bo ja chciałem właśnie tą drugą wywernę. Właśnie tak, tą, którą... No, się to podoba, jest taka różowa, fajna. I mamy jeszcze do zdobycia parę artefaktów. Lecisz, zarąbiście. Mamy jeszcze do zdobycia parę artefaktów do zabicia bossa, bo tak jak mówiłem, w sumie to w założeniach serii było, na samym początku, że chcemy, seria się skończy, znaczy będzie mogła się skończyć po tym, jak zabijemy pierwszego bossa. I pierwszym bossem, z którym zawalczymy sobie, to jest taki ogromny pająk. To jest z podstawowej wersji gry. Ty, czekaj, Admiros, zabijemy jest... tutaj tego Karno? Tego czerwonego, widzisz? Dawaj go. No. Mam go palić? Wiesz co? Tak, tą elektrycznością musisz go załatwić tutaj. To nie jest takie łatwe. No, niestety. A to jest nam potrzebne do zrobienia Indominusa Rexa, więc dobrze by było... Gdybyśmy po prostu z tego skorzystali od razu i od razu po prostu... Nie, już co, ja sobie usiądę po prostu i o, o. O, bardzo dobrze. Okej, zabity i dostaliśmy z niego... Okay. Ile to bije? No i w końcu bijemy porządnie. W końcu bijemy, a nie jakimś orzełkami. Chociaż szczerze, orły zadają więcej obrażeń. No, to jest... Tak? No, to tak warto... Ja biłem po 400 na sekundę. A, no... Aha, dobra, bo ty tym prawym. I wiesz, co jest dziwne? No. Że ja prawie umarłem teraz. Ty, ile masz poziomów? Admiros, też masz dużo poziomów? Weź sobie F, ciśnij. A nie, czekaj, F? Ja pierdziel, mam 47 poziomów. A, to ja mam jeden. A, bo ty jesteś wyekspiony, a ja nie jestem wyekspiony. No, okay. Dlatego prawie umarłeś. Dobra, mele damage. No. Czekaj, da się zwiększyć... A mele damage jest liczone jako też prawy? Tak. To wszystko jest liczone. Jakby po prostu zwiększone obrażenia dobra. Są. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej w takim razie. Ale to jest dziwne, że ja prawie straciłem całe HP. Bo patrzę i słyszę bicie po prostu serca. I mówię, to jest takie dziwne troszkę. Słuchaj, zrespija nam się Hydra. Ogromna pięciogłowa Hydra. Ona jest porównywalna, znaczy mniej więcej jest taka silna jak smok, z którym tam pamiętasz, jak go próbowaliśmy uśpić i nawet się udało. Tylko, no, żeby uśpić tą Hydrę,
no to potrzebujemy znowu tego Mythos Kibl, więc no potrzebny jest tylko czas, są już przygotowane właśnie te stworzenia, one składają jajka i no trzeba po prostu chwilę poczekać, aż wszystkie jajka zostaną tam złożone. Ja zrobię to i postaram się może w kolejnym albo jeszcze kolejnym odcinku, żebyśmy już albo oswoili hydrę, albo oswoili smoka. No, no troszkę zwiększam tempo, po prostu, bo mówię, to za długo trwa. Czyli mogę już wymyślać imię dla smoka? Jasne, możesz... Mam nadzieję, że to będzie jakieś fajne imię, a nie na przykład Franciszek. Znaczy, nie, Franciszek to będzie fajne, na przykład smok będzie się nazywał jakiś z anime nazwa. Okej, no to jest w sumie spoko. Jakiś smok. Dragon Ball. Że... Nie, ten smok co z anime z Dragon Balla, ale wiesz który, co, jak on miał na imię? Shenron? Shenlong. Shenlong, dokładnie. No, sorry. Zgubiłem ciebie. Dobra. Where are you, Frota? Spokojnie, już Admiros, po ciebie wracam. No, a tak jak ostatnio mówiłem, to się przyznałem do mojego właśnie, że jakby troszkę. No mniej gram o wiele w Arka, bo się wciągnąłem w los Arka. I tak mi... Widzę ciebie. Gram w Arka, bo więcej gram w Arka. No to w takiego innego los Arka. No ale dawno nie miałem takiej gry, że wiesz, że mega się wciągnąłem tak prywatnie, tak jak Admiros na przykład kiedyś miał z Wobikiem, że no dużo grać. Nie. Znaczy, to nie jest tak, że... No. Bo ty powiedziałeś, że tak, że nie miałeś takiej gry od dawna, którą byś się wciągnął. No. Ja byłem wciągnięty w Wobika, zanim jakby nagrywałem filmy na YouTube. Tak. No i później z tym skończyłem, więc to nie jest tak, że wiesz, miałem przerwę, nie miałem gry i tak dalej. Wiem, w sensie teraz chodzi. Tak mam z League of Legends, ale to mnie tak irytuje momentami, że mam ochotę wywalić ją. League of Legends to jest najpiękniejsza gra. Wyląduj sobie tutaj, bo wchodzimy Admiros do tej jaskini. O. Po prostu. Do jaskini pająka mnie chcesz zabrać. Tak, tylko czekaj, bo tu nad nami jest naga, nie wiem czy widzisz. Nie wiem, czy tą nagę nie trzeba było... Uważaj, zacznie ci się ładować jaskinia pewnie. Tak, ale ja próbuję... Dlatego trzeba uważać, wiesz? Ciasno. Ale właśnie dlatego mamy Admiros Orzełki, bo oczywiście jaskinie będziemy zwiedzali tutaj na orle, no jakżeby inaczej. A mogę na... Wywernie? No jeżeli tam wlecisz, a jest dużo miejsca tam? Jest trochę. Dobra, no to w takim razie... Ja czekam przy wejściu. Okej, to wiesz co, ja też wlatuję. Powiem ci, że niezbyt przyjazna jaskinia. No, o kurde, ty. Mało miejsca. Sprawdzaj sobie swoje HP, czy ci nie spada na przykład. No właśnie, dobra, ważna sprawa. No, bo... A, pająki! Pająki z tego. Z góry spadły, no. Dobra, to jest Admiros jaskinia pająków jakaś. Mam iść pierwszy? Trzeba uważać. I właśnie, widzowie, jeżeli odcinki z Arka wam się podobają, to oczywiście zostawcie lajka pod filmem i zapraszam na kanał Admiroska, gdzie także się pojawiają super serie, na przykład ze Slime Rancher, gdzie Admiros mnie uczy gry... Czy widzisz te kokony? Tu jest kokon... T-rex w kokonie jest. To jest? Nie wiem, ale boję się. I pajączki spadają z góry. Tak? O kurde, tak. Cały czas spada, okej. Ale malutkie, to one nic nie robią. To są te maluszki. Tylko, tutaj widzę, że jest jakiś przycisk? Nie. Zaraz, możliwe, że w tej jaskini nic nie będzie, bo to jest jakby rzecz dodatkowa. Tutaj nie będzie artefaktu, to jestem tego pewien. Coś mnie bije i nie mam pojęcia, co to jest. Po jeden HP cię bije, po 5. No. Nie wiem, o co chodzi. Widzisz tutaj jakiegoś pająka? Może jest trucizny. Nie, jest na moich plecach, podejdź do niego, o, dzięki. No, dobra, zabiłem go. Uratowałeś mnie, dzięki, Admiros. Dobra, tutaj coś, widzisz taki mały przycisk, albo coś takiego? Chciałbym zejść, ale kolejne Admiros pająki się respią. Ja pierdzielę. Jest coś, jakiś pomnik. No właśnie, tylko że ja mam bardzo mało HP i się zastanawiam, kurde, czy zsiąść. Zejść? Dobra, schodzę. Dobra, zejdź i podejdź po prostu do tego. To jest terminal, Access Inventory, World Boss tu jest. A, i co jest potrzebne do wskrzeszenia tego World Bossa? Nie mam pojęcia. Nie masz napisane? Runestone razy jeden. Kurde, nie mamy żadnego runestone'a przy sobie. Nawet jednego? Nawet jednego nie wziąłem. Może ja mam? Nie mam. Ja pierdzielę. Dobra, czyli tu można
World Bossa przyzwać? Dobra, tak, także wrócimy. World Boss. Okej, okay, wrócimy do tego World Bossa i to nawet obiecuję, że wrócimy w kolejnym wspólnym odcinku, bo nie wiem, czy kolejny będzie wspólny odcinek z Admirosem, bo tak jak mówiłem, też nagrywam jakby solo, żeby odcinki się pojawiały często. Wyjdź po prostu z tej jaskini i nie atakuj tych pająków. Dobra, czyli to jest jaskinia pająków z jakimiś pająkowymi bossami albo pająkowym bossem. Mhm. No dobra, no to spoko, tylko szkoda, że nie mam tego runestone'a, kurde. No, no szkoda. No, gdybym wiedział, że wiesz, tutaj coś takiego będzie, to, to bym wtedy go zabrał, ale lecimy dalej, Admiros, po prostu tutaj. Polecimy, tak. Bo musimy zdobyć artefakty i znowu jest kolejna alfa. Okej. Okay. No ten czerwony dinozaur, widzisz tutaj? Szukam go, na razie nie widzę. Tu po lewej stronie. A jest, faktycznie, no. Jest, ale nie będziemy go bili, bo ja prawie się od niego wywaliłem, więc nie chcę po prostu ryzykować. Jeden dinozaur innego zrzucił ze skał. No, widziałem. Tutaj kolejna alfa jest. To jest za dużo tej alfa. No, to są takie, wiesz, rzadkie, silniejsze dinozaury. Znaczy spoko, ale jednocześnie my tego nie szukamy. O, i tu jest Admiros Jaskinia. W takim miejscu? Tak, w takim miejscu. No mówię, ja korzystam teraz z mapy, żeby znaleźć to. Weź sobie tutaj wyląduj. I wydaje mi się tak, będziemy musieli zmienić na orzełki. Chciałem, żebyśmy zrobili wyprawę na wywernię, ale jednak jest potrzebna nam ta. Dobra, wylądowałem, coś wyląduj. Bijesz, widzę. Ta, tutaj jakieś, wiesz, się pojawiły stworzonka. Weź sobie schowaj, masz pokebole może? Chyba mam. Okej, to schowaj sobie tą wywernę. I tutaj z tego co wiem, znaczy inaczej, ja nie byłem w tej jaskini, żeby nie było. Sprawdzaj HP, czy nie ma tutaj jakichś gazów. No, to jest najważniejsze. I nie wchodzić do przepaści. To nie jest ma... Dwie rzeczy. A! Co? Borsuk jakiś wyskoczył. A, czym tak, ty jesteś? Tak, ojej, nienawidzę. To jest najgorsze stworzenie, bo ono cię stunuje. I wtedy inne stworzenia mogą cię bić po prostu. Okej. Okay. Dobra. Wyskoczył spod ziemi po prostu, jakiś wariat. Ej. Okej, okay. Czy to jest artefakt tutaj? A, to jest artefakt? Tak, to jest artefakt. Okej, okay, dobra, wiesz co, ja wezmę po prostu ten artefakt. Zobacz, czy tutaj nic, nie, w sumie... W górę się da polecieć. O! Jest, przejście nad wodospadem. Dobra, no. Artefakt of the Hunter, my potrzebujemy chyba mas... Da się zanurkować? Nie. Admiros, widziałeś tego, ten wąż spadł do wody. Nie ja wiem, pierdzielę, to jest głęboko. Nie chcę ta, nie, jakby nie wiem czemu, ale mam teraz jakby, boję się, że wejdę do wody i nagle, o, umarłeś, bo woda jest, nie wiem, brudna na przykład. Ej, tu coś, widzisz to stworzenie? Widzę węża pod nami, jak se pływa. Właśnie taki duży ten wąż, dobra, ty mówiłeś, że tutaj, tak, jest jakieś przejście? Tak, nad wodospad. A rzeczywiście jest, okej. Okay. O, tu, patrz, Admiros. O, właśnie. No, i jeżeli dobrze ogarniemy to, to będą runestone'y tutaj, w tym miejscu. Dobra, a runestone jest nam potrzebny do zrespienia bossa pająków. Uuu. Ej, dobra, mam 7 i 3 zbroje mam. Ty możesz to otworzyć? Zobacz ja teraz. Ja też otwieram i mam 5 runestone'ów i zbroje. O, no i zarąbiliście. Żeby nie było, dlaczego nie mamy jeszcze zbroi, bo cały czas jakby zbieramy te zbroje. Ja czekam, aż będziemy mieli 2 zestawy i te zbroje dopiero założymy, gdy będzie walka z tymi bossami, takimi już prawdziwymi bossami. Że wiesz, będziemy już mieli naszą final form. Taką gotową okay. do walki. O, zrzucik. No weź sobie coś tam otwórz, może coś ciekawego będzie. Poleci do mnie nietoperz. O, no to zabij tego nietoperza. Dobra, zabity. Leży. Okej. Okay. I w zrzucie mam broń i siodło. Broń i siodło. A jaka to jest broń? Pistolet. Pistolet. Myślałem, gdyby to był ten... Shotgun. O, nie, no to shotgun zarąbiście. A to jest niebieski? Nie, różowy. Ale to jest... Journeyman Shotgun. A, no to jest taki niby okej, okay, ale nie do końca. Ty, ale co tutaj dalej? A, chyba jest skała. Tu coś jest ukryte, wiesz? Za tą skałą. Okej. Okay. No, tak to wygląda, bo właśnie, skąd ja wiem, że takie rzeczy są? Bo ostatnio okazało się, że jeden z artefaktów, który gdzieś tam zdobyłem, był pod... właśnie był ukryty za skałą, więc możliwe, serio? Że tu jest... No, dokładnie taka sama rzecz. Jest coś tam? Wejście? Jest wejście, nie wchodzę, czy nie? Ale skały zasłaniają. Tak, jest przejście. No. O, to jest jakaś komnata fajna. Okej, okay, zaraz zobaczymy. Dungeon. Ukryty dungeon znaleźliśmy. Ukryty... Ty, tam jest jakieś przejście dziwne. Dobra, ja lutre. Bardzo mi się podoba ten kolor taki ognia. Ładny to jest. Który kolor ognia? A, no, ten. Jak świecą te to, takie... To wygląda jak w Skyrimie na modach. Ja mam takie zawsze wrażenie. O. Tarcze wikinga leżą. I no właśnie, ja myślałem, że to tarcze wikinga mogę podnieść, a okazuje się, że nasrałem pod siebie, więc... no to jednak nie było do końca żarty o kupie, czek. Czek.
temat gównaczek. Dobra. I tutaj jest jakaś woda? Do nurkowania. Czekaj, Jadmiros, trzeba tutaj zanurkować w takim razie. Dobrze, już się to już robię. Chcesz może zanurkować nam? Lecimy! Nie no, może w sumie jednak to nie jest dobry pomysł? Jak coś jak zginę, to trudno. Jest coś tam? A! Widzę to. A! Pirania. Ryby! Tak? Ryby są jakieś. Nie mogę wypłynąć. Zaczyna się. Dużo ryb? Kilka dosłownie. A, Admiros, tutaj nic... Czekaj, rzeczywiście są ryby. Są Piranie. Ryby, ale one są wszystkie w narożniku. Masz włócznie, prawda? No, włócznie powinieneś mieć. Co to jest włócznia? No, bro, włócznia to jest taki, wiesz, długi kijek. A, to takie prymitywne. No, bo niestety miecza ci nie dałem, no bo warto mieć taką broń podwodną, że tak powiem. Ty, ale... Dobra. Czekaj. Nic nie ma. Tu nic nie ma, no. Admiros, my do góry musimy lecieć. Jeszcze do góry? No zobacz, tam... No, ja nie spojrzałem jeszcze do góry, bo za... No ja teraz spojrzałem. Wait, czekaj. Co? Tak, sprawdziłem, nie ma nic na dole na pewno. Dobra, ja do góry lecę. No dobra, i tu jest jakieś... ale ostrożnie. Jakieś wyjście, tu jest coś. Dobra. I tutaj jest... Jakaś wieża, to może być nawiązanie do jakiegoś kolejnego filmu, wiesz? No, bardzo możliwe. Mieliśmy komnatę tajemnic, mieliśmy helmowy jar. Ej, czekaj, czy to nie jest... Studnia dusz. Tak, studnia dusz. Admiros, musisz odgadnąć, z czego to jest. Jak tutaj zobaczysz to wyjście, obróć się. No ja wiem od razu, z czego to jest. Lagi mam. A, dobra. No. Jest taka gra Nordic... Skyrim, dokładnie. To jest pierwszy dungeon, do którego się zawsze szło. Prawda? No pierwszy to sam początek gry, i właśnie jak tam dostawałeś questa i to było gdzieś tam na górze. Na pewno widzowie będą wiedzieli, o co chodzi, ale wiesz co, ja jeszcze wrócę tutaj, możesz też polecieć ze mną. Dobra. Oj, kurde. Pieprzone piranie. Jakiś krata dziwna. Hej. Na dół. Chodź tutaj. Tylko no właśnie, wpadłeś do wody, no to tak, no. Tak samo jak ja. Wezmę tego twojego orzełka. One polecą tutaj? Lecą za to. Dobra, zarąbiście. I teraz tak, z tego co ja sprawdzałem mapę, i to taką mapę, weź sobie zsiądź ze swojego orła i wciśnij Y. Albo ja muszę wcisnąć Y. O, dobra, teraz. Bo on za mną cały czas by leciał. Okay. Powinien tu być jeszcze jeden artefakt. Tutaj powinny być dwa artefakty, Admiros. Gdzieś. Mm-hmm. Więc możliwe, że jest jeszcze jedno jakieś przejście. Ściana jakaś. No, albo ściana, albo po prostu czegoś, na coś albo nie zwróciliśmy. Albo trzeba zanurkować. Nie. No, okej, okay, dobrze, nie to trzeba. Ja nie trzeba nurkować, ściana. Na pewno. O, nie no, ty może rzeczywiście trzeba będzie nurkować. Śpi sobie. Co? Dinozaur, taki zwinięty w kłębek, co go jeszcze nie widziałem. To jest mega coś tam. Nie pamiętam. Chcę go zabijać. No to nie zabijaj go, nie atakuj. Ale on sobie śpi, chcę go zobaczyć z bliska. To jest dziwne, on sobie tak nienaturalnie śpi. Tak zwinięty w kulkę, nie? Tak, taki zielony. No to ja kojarzę gościa. Okej, dobra, myślałem, że właśnie to coś nowego odkryłem. Czekaj, ja muszę zobaczyć mapę. Kurde. No to tak jakby tam gdzieś miał być artefakt. Nie, możliwe, okej, w takim razie możliwe, że jest jeden artefakt. Admiros, czy chcesz jeszcze dzisiaj przyzwać tego bossa, pająków? No jeśli mamy czas, to no, jasne. Mamy czas. No, dobra. Powiem tak, widzowie na pewno nie będą smutni. No, nie, ja tam nie chcę nurkować. Powiem tak, no ja tam nie chcę nurkować. Czekaj, czy są jakieś tutaj pająki, żeby tutaj nic mnie nie zaatakowało, bo chcę zrespić tego bossika już? Nie ma chyba. Okej, okay, dobra. Ale spadają co jakiś czas, więc musisz szybko zrespić. No, dobra. Raz szybka akcja, cyk. Dobrze, że tutaj przyszliśmy. Zaraz dwa. Pegnajcie wywerny, jeden. Znicz. Respi się. Respią się pająki. Chodźcie, pająki. O kurde! Pluję na nie! Dobra, Bitsy i Itsy, tak się nazywają. Ty, ale... czekaj, prawym, bo... Ej, moja wywerna mnie zabiła, Admiros. Zabiła mnie moja wywerna. Jakim cudem? Nie mam pojęcia, ale zabiła mnie moja wywerna. Ewakuacja! Czy się bić? Bij się. Jak zginie moja wywerna też? No to trudno. Ty, ale... Co jest? Ja bym przekonany, że moja wywerna nie może mi zadać obrażeń.
A jak ona ci zadała obrażenia? Kliknąłem prawym przyciskiem, żeby puścić taką bombę trującą. Mhm. I okazało się, że niestety, no niestety zabiło mnie tam. Zadajesz im cały czas? Bijesz je? Tak, biję je. Kurde, no to jest dziwne. Powiem ci, że HP schodzi mi jak szalone. Tak? Tak. Oj. Czyżbym, Admiro, za chwilę, czy dołączysz do mnie? Tak mi się coś wydaje, że możesz, żeby nam ten wyvern nie umarł. Wiesz co, ja bardzo skupiony jestem, ale... A ta druga wyverna bije? Ta moja? Dobra, pokonałem je. Tak? Has been defeated, beats i eats i zabite. Dobra, zarąbiście. Także... Ale życia mi zostało 35%. O kurde, no to malutko. Dobra, słuchaj, Admiros. No i mam złamane kości. Ja będę za chwilę u ciebie i zobaczymy, jaki będzie lucik. Ej, gdzie jest moja wywerna, Admiros? Ona umarła. Jak ty z niej zszedłeś, tam zginąłeś, to ona, jak w momencie, kiedy powiedziesz, że zabija cię twoja wywerna, to ona się rozsypała. Co? No. Tak. Ja pierdziolę, ona miała 170 poziom. Bije mnie coś. Kolejna. Kotar, pomóż mi, biją mnie coś po 9 jakiś. Masz z tyłu pająka, już idę. Już i... Nie wiem, jak go zdjąć. Dobra, on po prostu na dupie ci siedzi, wiesz? A. Już, no nie już, mogę już tak się obrócić. Okej, już go pokonałem, spokojnie. Dobra. Ty, co? Moja wywerna nie żyje? A jest szansa, że ja zabiję moją wywerną twoją wywerną? Nie, nie możemy chyba sobie zadawać obrażeń. Okej, okay, naszym... no bo wiesz, ja tam strzelałem i ty tam stałeś. Kurde, ale mi smutno teraz, bo to była pierwsza wyprawa na tej wywernie. No. I od razu została stracona. No przykro mi. No, gdzie, powiedz mi, gdzie są ciała tych pająków, bo z nich powinny lecieć... Zniknęły już. O, pająk. Były. Tutaj jest jeden woreczek, a właśnie, tu jest drugi woreczek. Okej, dobra, czekaj, tylko nie ma pająków? Nie ma pająków. Zobaczę, co z nich wypadło. Bitsy level 1000. Fajne itemki. Nie są może to najlepsze, ale naprawdę spoko. Ty weź te drugie, jak możesz, bo... A nie, w sumie to są te blueprinty. No, możesz je zabrać. Okej, to już wezmę je, bo one nic nie ważą. Jeszcze chyba twój plecak powinien leżeć, o tu. Nie, to są pozostałości wywerny, Admiros. 36 mięsa, zabiorę to mięso. Zabierz. Ja pierdzielę, no fajnie, że zabiliśmy bossa kolejny. Znaczy, ja to nazywam mini bossami, bo one nie są jakieś takie mega wymagające, ale bardziej smutno mi z tego powodu, że straciliśmy bardzo dobrą wywernę. No, ale przynajmniej twoja przeżyła. To przynajmniej tyle. Mniejsza przeżyła. No, teraz musimy ją rozmnożyć na więcej takich. Właśnie to jest problem, bo kurde, mam jajko wywerny tej trującej, ale to jajko jest słabe, tam 70 poziom, a to jajko było na 170 poziomie, więc było o wiele, wiele silniejsze. Więc... No szkoda. No, po prostu, szkoda, stało się... nie wiem, czy jeszcze pokazać ci... chcesz zobaczyć tą hydrę może? Jak wygląda? Hydrę? No dobra, a jest gdzieś blisko? Wiesz co, jest w miarę blisko. Przed nami ta hydra powinna być, wiesz? Ona gdzieś w tym lesie jest. No szukam, ale nie widzę jej. Na prawo od tej rzeki. Hydra. Która... Jak wygląda hydra? No hydra, grałeś kiedyś w Tibijkę? Trzygłowa taka. Jest! No jest, no zobacz. O kurde! Wielka, ile ma głów? No, ona naprawdę bardzo fajnie wygląda, tylko no mówię, problem jest taki, uważam, ona może cię one-shotować. To nie podchodzę. No, to właśnie ja też ją... A zawsze mówisz, że możecie zwanshotować. Dobra, podejdź, Admiros, jeżeli stracisz... Nie, dobra. Ona pluje ogniem z jednej głowy. No tak, głowy. Właśnie pluje ogniem i ona w ogóle rzadko się tutaj respiła. Znaczy, pierwszy raz się zrespiła, więc naprawdę spoko. No i do niej, żeby też ją powalić, potrzebujemy tego Mythos Kibble, więc wszystko się ładnie zazębia. I co? Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.